Cześć, witajcie do Tailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną Reload od Neoxal 1.61, najnowsza wersja. I będzie zarzucony na powłokę, czyli zrobiony serwisik. Teraz chcę uzupełnić powłokę 1.61. Jak widzisz, panel mokry. Właśnie przed chwilą kończyłem test trwałości, film z testu trwałości powłoki 1.61. No i ten specyficzny zapach rozpuszczalnika. Bleh. Co my tu mamy? O! Ale fajnie, jaka mała buteleczka. O kurde. Ładnie, przyjemnie. Ostrzeżenia. Nanieść na mikrofibrą 3-4 psiknięcia, równomiernie rozprowadzić na mokrą, rekomendowane lub suchą, zabezpieczoną powierzchnię. Odczekać kilkadziesiąt sekund i suchą fibrą wypolerować. Nie ma sprawy. Oczywiście. Sprawa prosta. Teraz tak. Będę chciał położyć na cały panel. Tu była 11, tutaj nie ma hydro. Tu wiadomo, jest całkiem niezłe. Hydro przed aplikacją widziałeś. Czyli widzisz, tutaj też zrobione po to, żeby można było na sudę. Super. Z tym jest dobry pomysł, Grzegorz. Bardzo fajnie. Rozcieńczalnik. O, już się skrystalizowała. Rozcieńczalnik bardzo śmierdzący. Niestety, to jest minus tych reloadów i powłok w glebę. Pięknie. I teraz robię tak, słuchaj. Panel mam mokry. Mikrofibra, jakość słabiuteńka, ale do rozprowadzenia będzie super. Później pójdę po mikrofibrę do dotarcia. I robię tak, słuchaj. Uzupełniam sobie 3 i 2. I to jest wszystko. I lecę na mokro. Zbieram ją. Tak. Bardzo ładnie. I wyobraź sobie, że to już jest. Już. To już jest właśnie to. Pyk, 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 pyk. Równe rozprowadzenie po panelu. I to ma wystarczyć. Tu widać, gdzie siedzi powłoka, gdzie jej nie ma. Teraz idę po mikrofibrę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Mam mikrofibrę, minęło jakieś 30 sekund. Co najmniej 30 sekund, czyli pół minutki. O kurde, ale połysk, a jeszcze nie dotarłem. Rewelacja. I słuchaj, docieram. Obłęd. Łoho, cudownie. O ja, ale szklistość. No, ten panel tego potrzebował. Zajebiście, naprawdę. No, to w porównaniu do tej starej 1.61 rzeczywiście ta nowa jest o niebo przyjemniejsza. Cudowne odparowywanie. Słuchaj, ale obłęd. Uhuhu, rewelacja. O kurde, odwracam mikrofibrę. Naprawdę bomba. Połysk fenomenalny. I no, uderzenie srogie. I teraz tak, znikło mi... Nie, jeszcze jest tutaj, widzę ten grubą krechę od powłoki. Słuchaj, dodało mega szklistości. I maskowania, tutaj widzę. No, nieźle. Dobra. Nie, no bomba. Naprawdę, szklistość jest fenomenalna. Tu zaciągam jeszcze wodę. Dobra, docieram, słuchaj, na sucho. I teraz tak, słuchaj. Zrobimy taki myk. Zostawiam. Filmik będzie krótki, bo produkt jest mega idiotoodporny. A, i kolejna rzecz. Po użyciu robimy taki myk. Wyjmujesz i niestety przed aplikacją dwóch ostatnich psiknięć, żeby nie marnować materiału tak jak ja, powiedzmy masz ostatni panel, pakujesz mikrofibrę właśnie w ten sposób, żeby atomizer był puściutki i dopiero wtedy zakręcasz. Myk i będzie gotowy do następnego użycia. Fajna sprawa, mega wydajność. Mega wydajność, słuchaj, tak jak widziałeś, na mikrofibrę, żeby uzupełnić. Wow! I trwała butelka. Widziałeś to? Ja pierdzielę. Jestem gość. Dobra, odkładam, bo szkoda materiału. Kurde, pomimo, że za darmo dostałem, przyznaję się, bez bicia. Teraz tak, jeżeli chodzi o ten produkt, tak jak widzisz, idiotoodporny. W porównaniu do Reloada 111 ten jest poezja. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o połysk, obłęd, naprawdę. Panel zrobił się, tak jak przy 111, mokry. Fajnie pokazał ziarno i tu ewidentnie jest też maskowanie. Naprawdę, uzupełnił. No 1.61, bomba, bomba. Nie będę Cię więcej zanudzał, bo to nie ma sensu.
Czy Reload jest fantastyczny? Jest fantastyczny. Z tego, czy jest fajny? Jest fantastyczny. Z tego względu, że nawet jak masz zamulone auto, robisz sobie dekontaminację, później na mokry lakier właśnie atakujesz ten produkt i zobacz, i masz poezję. Kurde, rewelacja. Nie wiem, czy się nie pokuszę jeszcze tu. Albo nie, już wystarczy ten jeden panel, to i tak będzie wskakiwał inny produkt. No dobra, słuchaj, hydro. Widziałeś, jakie było. Tu praktycznie nie było nic, tu było elegancko, tu były takie jakby przycięcia, że przetarcia. Zobaczymy następne mycie tego auta, jaka będzie hydrofobowość. Z testem trwałości, słuchaj, może się pokuszę, bo jak skończę testować ten produkt właśnie, szampon i osuszacz pewnej firmy, no to Reload moim zdaniem powinien, kurczę, jeszcze siedzieć, bo to jest twardy zawodnik, nie da się ukryć. Sam Kudak siedzi prawie wieczność, a ten to powinien, myślę, że do roku czasu, podejrzewam, na tym aucie, z tym przebiegiem, co on robi, posiedzieć. Ale zobaczymy. No dobra, słuchaj, nie będę więcej zamulał. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda hydrofobowość po aplikacji tego Reloada. Dla mnie produkt naprawdę rewelacja. Z tego względu, że jest idiotoodporny. Moim zdaniem nie da się go zepsuć. Dlaczego? Z tego względu, że widzisz. Na mokry lakier docierasz do sucho. Dwie mikrofibry i cała robota. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!